To już 220 lat minęło, kiedy została opatentowana pierwsza w historii maszyna papiernicza. Z tej okazji w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju otwarto wystawę pod tytułem Od arkusza do wstęgi. Wernisaż wystawy poprzedziła minuta ciszy poświęcona tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Pomysł narodził się z otrzymania od firmy PM Poland negatywów szklanych, które przedstawiały ich zakłady w latach 20. i 30. Można tam było zobaczyć właśnie, jak powstawały te ciągi produkcyjne oraz całe maszyny papiernicze, no a że zbliżyła się dodatkowo rocznica okrągła od powstania do pierwszego patentu na maszynę papierniczą, to właśnie stąd taki pomysł. Wernisażowi wystawy towarzyszyło spotkanie z przedstawicielami firmy P&N Poland, produkującej od 165 lat w Cieplicach pod Jelenią Górą maszyny papiernicze. Pierwsza część będzie dotyczyła historii, generalnie jak przemysł papierniczy przez te 220 lat się rozwijał, gdzie jesteśmy dzisiaj, a jako firma chcielibyśmy przede wszystkim przybliżyć zwiedzającym, jak dzisiaj wygląda proces produkcji papieru i my jako firma, w jaki sposób generalnie takie maszyny produkujemy. Jesteśmy dzisiaj na całym świecie, na 6 kontynentach, w związku z tym to się bardzo zmienia i jest wiele wyzwań, więc chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Ogólnie możemy tutaj zobaczyć na wystawie model tej pierwszej maszyny do produkcji papieru. Możemy zobaczyć modele urządzeń, które pomagały przy produkcji papieru. Można zobaczyć właśnie rolkę papieru, czyli zobaczyć, ile to na minutę może taka maszyna wyprodukować w porównaniu do ręcznej produkcji, czyli to były 4 arkusze do 1,5 kilometra. Dla zwiedzających na planszach zaprezentowano całą historię maszyny papierniczej oraz cieplickich zakładów. W gablotach przygotowano przykłady wzorników różnych rodzajów papieru, które powstały dzięki wynalezieniu masowej produkcji papieru. Było bardzo ciekawie, na pewno nie spodziewałem się, że aż tyle kilometrów można wyprodukować za jedną rolką i w porównaniu do pierwszej maszyny jest wielka różnica. Wszystkie wystawy w Muzeum Papiernictwa są zawsze świetnie przygotowane i świetnie zrealizowane. No a dzisiejsza uświadamia nam o tym, jak ten postęp technologiczny po prostu się rozwinął. Kiedy został ten papier, jak powstawał, kto go wynalazł. Poza tym, no jak wygląda w tej chwili ta technologia produkcji. Bardzo ciekawe. Wystawa będzie tutaj prezentowana do 10 marca, zaś później jest przewidziana w Muzeum Karkonoskim. Jest to jako wystawa wędrująca, a później w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i przypominamy, że w okresie ferii zimowych muzeum czynne będzie w określonych godzinach.